zapraszam. W precedensie człowiek za świerkiem, potem czeka 100 lat na ich ścięcie. Tu drzewą pocina się gałęzie, tu zieleń znika, tu nie ma czym oddychać. Za to drewniane neby w każdym szwedzkim sklepie pod miastem zdobędziesz. Na prośbę grądów, dorów i łęgów opiszemy wam historię, które mrożą krew w żyłach. Chociaż nie będzie to opowieść o wampirach, strzygach czy wiłach. Nie znajdziesz w niej karabinów ani krwi, będzie za to siekiera, piła. Cichy bez ptaków świt. Ach, mój Boże, dwale idą. Ach, mój Boże, dwale idą. Będą cię wierzchnęli piłą. Będą cię wierzchnęli piłą. Ostrzą zęby i siekiery. Ostrzą zęby i siekiery. Pójdą puszcza, będą cieli. Pójdą puszcza, będą cieli. Na puszcza. Wiemy, co tam się teraz dzieje. To ostatnie miejsce, gdzie zanurzysz się w pierwotnieje. Ostoje dla ptaków, bobrów i innych zwierzaków. Tu się najwięcej wolnych żubrów starzeje. Jest wpisana na listę UNESCO, ale mimo to ostatnio nie ma lekko. Są pewni ludzie dla puszczy bezlitośni. Zrobią wszystko, żeby biznes drzewny rozkwitł. Walczą kasy. Walczą o władzę. Kiepsko sobie radzą z ponoszeniem porażek. Ambicja to ich szalona religia. Kuje im serca niepewnością jak zatrucha igła. Nie mamy kompleksy, ale nie wszyscy wiedzą, co robi z kompleksem leśnym. Szyszko na drzewo, szyszko na drzewo, szyszko na drzewo, szyszko na drzewo. W lasach Białowieży podobno kornik gigant krasuje. Turystów odstrasza, na żubry poluje. Sosny truje, puszczę marnuje i pląduje. Ale czy ktoś w to uwierzy? Może jest tu jakiś leśnik z Białowieży, co się odważy ze mną taki stary zmierzyć? Ach mój Boże, dwale idą. Ach mój Boże, dwale idą. Będą cię wierzchnęli piłą. Będą cię wierzchnęli piłą. Naostrzyli już się kiedy. Naostrzyli już się kiedy. Pójdą puszczę, będą cieli. Pójdą puszczę, będą cieli. A my powiemy wam tak. Niech się puszcza zapuszcza! Las potrafi sam o siebie zadbać. Wie kiedy rozkwitać, kiedy upaść, kiedy korzenie nawadniać. W grzybach ma swoich pomocników, a z dzięciołem umowę na redukcję korników. Las to dziki twór, rozmawia językiem nam nieznanym. Jakim prawem wymy cywilizacji czy ochrony przyrody go wycinamy? I powiem wam więcej, gdyby nie było człowieka, puszcza byłaby gęsta jak jutro australopiteka. Białowieży rosły dęby, olszyna. Nikt świerków nie posadził 100 lat temu. Nikt nie byłoby kornika i pretekstu, żeby drzewa ścinać. Przez wieki puszcza radziła sobie sama. Teraz przytrafił się homo sapiens i dobra zmiana. Kornik, zjedzone świerki, to tylko początek. Potem pod piłę pójdą dęby, powstaną drogi i osiedle w zielony zakątek. Zauważysz, kiedy wicy nie zgraja leśnicza, najstarszą puszczę w Europie, zostawiając tylko fragment zagajnika. A wtedy na meblach Agalów 16 i designerskich domach pod miastem, czym będziesz oddychać? No czym będziesz oddychać? Ach mój Boże, dwale idą. Ach mój Boże, dwale idą, będą cię wierzchnęli piłą, będą cię wierzchnęli piłą. Naostrzyli już się kiery, naostrzyli już się kiery. Pójdą puszcze, będą cieli, pójdą puszcze, będą cieli. Ja się na to też szykuję. Ja się na to też szykuję, rżnięcie lasu im zepsuję, rżnięcie lasu im zepsuję. Wy
się na to też szykujcie, żnięcie lasu im zepsujcie, wy się na to przyszykujcie. Pozdrawiamy od żubrów, błęków, borów, no, wszystkich lasów. Wszystko na zero! 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 Wszystko na z